Witam wszystkich. Dzisiaj będzie fajny filmik na temat wideograbera HDMI, który zakupiłem na AliExpressie. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o dostawę, to 11.12 zamówiłem, a 11.21 przyszło. Czyli bardzo szybko, jak na AliExpress i Chiny. I teraz Wam pokażę na Firefoxie, co dokładnie zamówiłem. Takie coś. EZK, na PS3, S4, kamera. Tak, i tak dalej. Opis jakiś tutaj jest. USB 3.0 port ma. Nagrywa w 1080p w 60 fipsach. No i czyli jest ok. To było moje minimum, żeby nagrywała w 1080p. I 60 fipsach. I tak o, wejście HDMI i wyjście obsługuje 4K 30p, czyli mogę podpiąć na przykład Xbox One X-a, ustawić 4K i będzie mi to przechwytywało ten obraz, ale nagrywać będzie w 1080p w 60 klatkach. To jest ta wersja jakaś trochę tutaj ulepszona tego EZK 266. Mamy rozdzielczości, wejście HDMI do 4K 30p, wyjście HDMI 4K do 30p. No i nagrywane filmy na komputer do 1920x1080 60p. Zobaczmy sobie tak o list, opakowanie co zawiera. EZK 266, kabel USB 3.0, konwerter USB do typu C za darmo. Angielski podręcznik użytkownika. Brak sprzedaży detalicznej opakowania. Będziemy opakować bezpiecznie. Czyli bez pudełka. Tak to wygląda. Wejście na mikrofon. Czyli mogę na przykład podczas nagrywania swój głos, podpinając mikrofon, nagrywać. Na przykład w grach to jest przydatne, ale powiem Wam, że ja i tak mam podpięty mikrofon pod USB. Także mi to nie jest tak za bardzo potrzebne. Tu są zdjęcia tego urządzenia. Tu mamy wejście HDMI, czyli tu będę mógł podłączyć na przykład, nie wiem, kamerkę JVC, która ma wyjście HDMI, obraz. Albo też nawet będę mógł podłączyć kamerkę sportową SJK i wtedy nagrywać sobie dzięki temu obraz z kamerki przez HDMI. Tu mamy opis, żeby komputer podłączyć. Wejście HDMI. PC Xbox S4. Tak się składa zarąbiście. Powiem Wam, że dzisiaj akurat przyszło mi trzy paczki. Znaczy jedna od kreatora, druga z AliExpressu i trzecia to była zamiana z gościem za telefon. Ja mu dałem telefon, on mi dał PS3 z dwoma padami. Z grami. Powiem Wam, że jeszcze mam tą PS3 zapakowaną w torbie. Ale żebyście nie myśleli, że Was okłamuję, to się przełączę na kamerkę PS3. Mówię Wam, ucieszyłem się jak cholera. Za telefon. Super sprawa. Gry, jakie mi dał w ogóle do tej PS3, to są Uncharted 3. Red Dead Redemption, zarąbista ponoć gierka, Kane and Lynch, Grand Theft Auto 5. Do tego dostałem jeszcze dwa pady. Jeden od Sony, drugi taki ala Xboxowy, który mogę podpiąć do peceta też, do laptopa, peceta. No i to była zamiana za telefonik i tą PS3. Nie wiem, czy też mógłbym nagrywać obraz z gier dzięki właśnie temu urządzeniu do przechwytywania właśnie przez HDMI. No, nawet tu jest opisane wszystko, jak to wygląda.
No i mamy nawet PS4, Xbox, jakieś Blu-raye, wideokamera. Tylko nie wiem, wideokamera co tu wygląda jak komputerowa. Przecież mamy wejście HDMI. To będę jeszcze rozkminiał. Tu są jakieś opisy portali streamingowych. A to praktycznie na każdym portalu z OBS-em będzie działać urządzenie. O, mamy coś takiego. Powinien dostać kabel USB, to i to, instrukcje. I tu mamy specyfikację tego. Input, operating system, jakiś tam kompatybilność z oprogramowaniem. No to wiadomo, że to będzie sporo, nie? Jak się do komputera to podepnie. Dobra. Koniec oglądania tego na AliExpressie. Jeszcze co wam chciałem pokazać. To kosztowało mnie 242 zł. Nie nałożono mi cła na to, na szczęście. Przyszło bez problemu do Polski. No i co? Rozpakujmy to. Zobaczmy, co będzie w środku. Co będzie w środku? Bardzo szybko przyszło. No. Zauważyłem, że coraz częściej zamówienia z AliExpressa do Polski przychodzą szybciej. Z czego jestem? To jeszcze Paragon? Nie, myślałem, że Paragon Chińczyk wystawił. A tu, hi friend, if you have any issues, please can contact us first. Aha, czyli żebym, jeżeli miał jakieś problemy, to najpierw, żeby się z nimi skontaktować, żeby rozwiązać razem problem. A żeby nie wystawać pewnie negatywnego komentarza. Opakowanie zapakowane w taką folię. Że to dotarło całe w ogóle, kurczę. Że to jest tak zapakowane, jakby pocztą to wysyłali. Najpierw przejściówka USB 3.0. Na typ C. Niestety żadnego urządzenia w domu nie mam, które obsługuje w ogóle gniazdo właśnie typu C, ale taka przejściówka jak najbardziej się przyda, bo mogę ją podłączyć pod USB. Instrukcja użytkowania. No, jest po angielsku. Wow. Nawet fajnie zrobione. Myślałem, że będzie dużo po chińsku znaczków. A tu mamy opis po prostu. Jak to powinno się podłączać do jakichś programów, do WLC playera. A WLC playera praktycznie nie używam do takich rzeczy. Do nagrywania tylko i wyłącznie używam. Odkąd poznałem, że istnieje OBS. Tylko tym wszystko robię. Kabel USB 3.0. Nie mam w laptopie 3.0, mam tylko 2.0. Także tu będzie pytanie, czy to w ogóle będzie działało. Zresztą to podłączę nawet. Zaraz. Krótki, 40 cm. Króciutki kabel, 40 cm. Dobra, odłóżmy sobie to na bok i samo urządzenie. Jakie leciutkie jest w ogóle. Waży, nie wiem, nawet nie wiem, czy to waży 100 gram. O wiele lżejsze niż taki telefon. To jakby sam plastik po prostu był. Odlepiamy. Tu mamy cały ten. Wejście HDMI i wyjście. U boku nic, z drugiej strony USB typu C, mikrofon, też nic. Na górze mamy jakiś napis. HD60 Game Life.
I pod spodem mamy informację. USB 3.0 Capture EZCAP 266 2019 10. Czyli 10, no to bardzo świeży produkt, że tak powiem, bo widziałem. To jest data po prostu 2019, na przykład 05, 04. Czyli oni to jakby złożyli w 2019, 10. Powiedzmy sobie to na tyle. Czyli mam szczęście, że w miarę nowe urządzenie akurat mi wysłali. Pytanie, czy będzie działało tak jak chcę. Wiecie, co teraz ja zrobię? Ja sobie to podłączę do komputera. Zobaczę w ogóle, co mi wykryje. Oczywiście wy tego nie widzicie, szkoda, ale ja już to podłączyłem. Okej. Wykryto urządzenie EZCAP-U3 Capture. Konfigurowanie urządzenia Windows 10 mi tak komunikuje. Jak się podłączy kablem, to dioda świeci na zielono. Czy ja mogę jakoś może laptopa tutaj dać wyżej na łóżko? Wtedy bym wam pokazał. Dobra, postaram się. Jakoś to tutaj widzicie, zielona dioda. I teraz tak, ja wezmę kamerę. Spróbowałem kamerę podłączyć i zobaczyłbym, jaki jest w ogóle dźwięk z tego. Ale najpierw zobaczę coś innego. Ja sobie dodam tutaj. Urządzenie jest gotowe. Ok, super. Widzicie co? Ja spróbuję na chwilę sobie tutaj dodać nowe urządzenie przechwytywania wideo. Livecam. Jest. U3 Capture. Dobra. Wy teraz będziecie widzieć coś tam pewnie. Aha, w takim czymś. Czyli będziecie trochę podglądu widzieli. I te czarne okno to jest właśnie obraz niby z tego urządzenia. Konfiguruj wideo, jak chcę zobaczyć coś. Jasność, kontrast, odcień, nasycenie. Regulacja kamery, wszystko poblokowane. Wideo, ProCamp. Są tylko cztery opcje dostępne. Domyślne dla urządzenia. Ok. Rozdzielczość, tryb FPS. Teraz dam własny. Aha. No, mam rozdzielczość 1920 na 1080, 1440 na 900, 1400 na 900, 1360 na 768, 1280 na 960, 1280 na 1024, 1280 na 720, 1024 na 768, 800 na 600 i 640 na 480. Takie mam rozdzielczości dostępne. Ja dam sobie 1900 na 1080, ale zmniejszę to okno w ogóle. Tu jest Full HD w tym czarnym okienku. Poczekajcie chwilę, idę po kamerkę, muszę to przetestować na live'ie. Dobra, będzie fajny teścik. Haha. Tylko żeby mi laptop nie spadł z łóżka. Tu mam to urządzenie. Tu mam kamerkę JVC. Będzie ją widać tutaj. Ona ma Full HD. 20 razy optyczny zoom. Tu mam specjalny kabel. Znaczy specjalny kabel HDMI. Przejściówką na. A to jest inna przejściówka, muszę wziąć do tej kamerki. Gdzie ja to miałem? Widzicie, mam takie przejściówki. Jedna jest. Ta po lewej jest do BlackBerry Q10 i Z10. No takie, nie wiem, to jest mikro. To jest chyba mini HDMI, a to jest mikro HDMI.
Ta mini HDMI idzie do kamerki. Na razie podłączę. W kamerce mam nałożony taki ten razy 10. A to ściągnę, bo to jest to bardziej do zbliżeń takich makro. I teraz taką kamerkę sobie włączę. Włącza się Everio. I tutaj się wepnę kablem mini HDMI. Kabel podłączony do kamerki. I teraz robimy testa. To podłączam do tego urządzenia. Gdzie tu jest in? Ok, tu jest in. HDMI in. Odpiąłem. Odpięte. Czego nie ma obrazu? Muszę to zresetować, czy co? Czekajcie, pobawię się jeszcze, deaktywuj. Aktywuj. No jest, super. Ale czad. Czadzior, o to mi chodziło. No teraz to ja mogę tą kamerką sobie, kurde. Kręcić. Jednak matryca z kamery jest no wiele większa niż taka. Poczekajcie, sobie to położę z boku tutaj. Rozciągnę trochę ten obraz z tej kamerki. Zooma dałem. No, przechwytuję. Tylko ja mam strasznie słabego laptopa, wiecie. Dobra, sobie zrobię test na pilocie. Odległość jest jakaś, nie wiem. Nie no, kamerka jednak taka cyfrowa, czyli camcorder, to niektórzy mówią. No to jest camcorder. Te tutaj napisy mogę wyłączyć. Czekajcie, gdzie to było? Nagrywanie bez wiatru, oświetlenie ustawień, ustaw, jasność monitora. Gdzieś było, że można wyłączyć to wszystko, tylko info. Czekajcie, pobawię się trochę. Nie. Aha, bateria z akumulatora. Gdzie tu było? A teraz jest tryb czego? Aha, teraz jest tryb wideo, a teraz kamery. No działa, działa, działa bez problemu. Teraz jak mam to? Nie ma. Czyli gdzieś w opcjach jest wyłączenie. Świetlanie ustawień. Jasność podzielenia monitora. Nie tutaj. Regulacje ustawienia podstawowe. Wyłączenia dźwięk, operacji, przycisk nagrywania, szybki restart. Regulacje ustawienia fabryczne. Też nie tutaj. Ustawienia połączenia. Ustaw. Wyświetlanie na TV. Wyłączone zrobię. Wejdź. O, widzicie? Teraz nic nie mam. Czyli o to mi się rozchodziło. Bardzo dobra jakość z kamerki jest z takiej cyfrowej. I mamy też zooma, nie? Fajnego, możemy się bawić zoomem, a zoom tutaj jest potęga. 20 razy. Zoom 20 razy, a pokażę wam teraz to, jak założę. Taki pierścień razy 10 dioptrii na obiektyw tej kamerki. Wtedy mogę robić takie zoomy. To już jest bardziej do jakichś takich, kurczę, naprawdę dużych zoomów.
Co najlepsze jest. No, to już można robić duże zoomy, ale im większy zoom, tym większe są zniekształcenia na około obrazu, a to wynika z tego, że to jest słabej jakości ten pierścień. Ale sami widzicie, że można powiększać naprawdę sporo. I to jest właśnie z tym. Widzicie zresztą, jak odkręcam. Teraz to zdjąłem i teraz mam normalnie kamerka. Działa tak, jak producent to sobie ustawił. Ale powiem wam, że już widzę, że jakość, jaka jest z kamery, to przebija wszystkie kamery, które mam na chacie. No, zobaczymy sobie, jak poradzi sobie z telefonem. Patrzcie, ostrość jest ciągle, jak szybko to działa. Teraz wiecie co, tylko chciałbym mocny mieć laptop. Bo mam słaby laptop i widzę, że tu już to wszystko muli. Ale działa. Działa ten HD60 Game. No. Teraz jest podpięte tutaj wszystko do kamerki. Zresztą nie wiem, czy to będziecie widzieć. Pokażę wam może opcje. Widzicie? Microsoft. Poczekajcie tutaj. Są opcje tego urządzenia. 1920. Takie rozdzielczości mamy. Wykrywa jako EZ Capture. U3 Capture. Jeżeli chodzi o dalsze opcje, to mamy dopasuj do wyjściowego FPS 60 jest. 59, film 68, 30. Nie ma 24. Ale spoko. Przestrzeń kolorów mamy 709 i takie. Częściowy pełny. Madam 60, najwyższy FPS. Zarąbiście to działa. No, najlepsza jest chyba kamerka do streamów. Taka cyfrowa. Bo już widzę, że jest jakoś kurde genialna. Wszystko reaguje zarąbiście szybko. Ten autofokus działa po prostu jak błyskawica. Nie ma żadnych problemów z ostrzeniem. Ja na tym zakończę filmik. Powiem, że kamerka działa. Idę wystawić tam mu pozytywną ocenę, bo szybko doszło, bez problemu, bez żadnego cła. Działa bez problemu z laptopem, gdzie mam wejście USB tylko 2.0, nie mam 3.0. I też o to się rozchodzi, że jakbym miał 3.0, to po prostu przesył danych przez ten USB 3.0 jest o wiele większy niż przez 2.0 i być może mniejsze lagi są wtedy pomiędzy urządzeniem pomiędzy laptopem a tym urządzeniem. O, w ten sposób powiem. Także jeszcze raz się pobawię na szybko kamerką. Wyłączyłem całe OSD. Jest goły ekran, który możemy sobie modyfikować jak chcemy w OBS-ie. I powiem wam w ten sposób. Jest to lepsze niż aparat fotograficzny, bo w niektórych aparatach fotograficznych, jak podłączymy, możemy włączyć te napisy OSD i tak dalej, ale nie da się włączyć tego, co na środku jest. Tego kwadracika, jak są w aparatach. Zresztą ostatnio kreator właśnie bawił się takie podłączanie różnych urządzeń. Podłączał właśnie kamerki różne. A raczej aparaty. No i właśnie było na środku taki punkt, który ostrzył na przykład albo wykrywał twarz.
A tutaj mamy calutki ekran. Zarąbista jakość. Już jestem zadowolony, naprawdę już wiem, że to jest najlepsza moja kamera do kręcenia, no, do nagrywania będzie. To jakość jest superancka. Macie pytania? O, pięknie to wszystko widać. Kurde, miodzio, miodzio, miodzio. Jestem zadowolony, naprawdę. Dzisiaj jest super dzień. I co wam jeszcze chciałem pokazać? Jeszcze na sam koniec się pobawię na szybko. Wezmę pada od PS3 i sobie go obejrzymy. Generalnie nigdy nie miałem PlayStation. Zawsze leciałem na konsolach, jeżeli chodzi o to, o te gry, to tylko Xboxy. Xbox 1, pierwszy co wyszedł. Potem 360, którą miałem i się zjarała. Pierwsza wersja w ogóle z Niemiec, gdzieś kupiłem od kolesia za 1000